Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojsko. A ja witam was w materiałach zastępczych z Battlefielda 5. Dlaczego materiałach zastępczych? Już tłumaczę. Słuchajcie, powód jest taki, że mnie w tej chwili, z tego, na tą chwilę obecną, co wiem, a materiał jest nagrywany w piątek o godzinie 8:18, jak widzicie. Z tego powodu, iż wyjeżdżam. Wyjeżdżam, więc postanowiłem co nieco dla was nagrać. Wyjadę najpewniej około w okolicach 18:19, coś koło tego. I wracam w piątek. Boże, w piątek. Tfu, wróć! W niedzielę. Albo w niedzielę rano, albo po południu, bądź w okolicach wieczornych. Tego do końca jeszcze nie wiem. Dlatego postanowiłem, że nagram dla was też coś innego, jakąś inną grę, w którą również gram. I tym razem, jak zapewne widzicie, jest to World of Warships Legends. Słuchajcie, no właśnie, czemu nie ma Battlefielda 5? Ano dlatego, że wyniknęła pewna komplikacja. Pamiętacie miejsce, w którym skończyliśmy? No, tak więc w miejscu, w którym zakończyliśmy, normalnie wyłączyłem grę. Okej, okay, nic się nie działo. Ale w momencie, kiedy postanowiłem nagrać dla was kolejne odcinki, to automatycznie cały mój progres został usunięty. Czyli każda misja, którą przeszliśmy razem na wysokim, no musiałbym powtarzać jeszcze raz. Ale znalazłem już rozwiązanie, tak więc przejdę tę misję jeszcze raz, ale tym razem już samemu na wysokim. I będziemy kontynuować od momentu w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy, czyli tam po wjechaniu do tego tunelu, czy przejazdu podziemnego, czy czegoś takiego. I po prostu stamtąd będziemy już kontynuować. No, chyba że będę robił podręczniki broni w Assassin's Creed 4, no to Battlefield 3 pójdzie na dość dłuższy czas w odstawkę. Mam nadzieję, że podręczniki broni będziecie oglądać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, tak więc gdzie jest ten Battlefield 3? No to już wam powiedziałem. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku oraz tych następnych, które będą, postanowiłem, że zaprezentuję wam World of Warships Legends. Całkowicie nie będą to bitwy, które sam wybiorę. Po prostu stwierdziłem, że zaprezentuję wam wszystkie bitwy tak, jak leci. Tylko najpierw zobaczę, czy mam tutaj wszystko pozakładane. Tutaj mam dopalacze na kredyty. Tu mam, dobra, 10, 20, 40, tak jest. Boostery, czyli dopałki, dopalacze. Tak, tu mam na co? Na doświadczenie okrętu. 10, 50, 100, ale to nie. Dowódcy ogólnym to nie. Tutaj właśnie mam na kredyty. Tutaj na prędkość. Battle propensity, tak. 3, reload time of consumer 1%, maximum movement, range of main. No, sporo tego mam, co będzie. Dobra, tutaj mam, jak widzicie, zdobyłem flagę jednego roku. Sporo też kamuflaży to zdobyłem, ale właśnie zaprezentuję wam tu
tutaj para, nie to jest statystyki, medale. Nie, nie medale. O, jak widzicie, symbol oraz baza symbolu to jest One Year Strong, czyli były takie wyzwania zależne od siebie, polegające na tym, aby wykonać określone misje i wtedy otrzymujemy tą flagę uniwersalną na każdy okręt, ich nieograniczoną liczbę i właśnie takie emblematy oraz skrzyni. Zapewne jeszcze nie ma te, nie, 36 minut jeszcze, tak więc co? No, myślę, że popłyniemy sobie bitwy. Czy ja chcę jakiś kamuflaż na ten okręt? Typ 1, czekaj, może oddalę, żeby było to widoczne. Typ 1. W sumie mam sporo tych kamuflaży, ale na razie nie chcę. Typ 1, typ 2, 3, 4, typ 4 najbardziej mi się podoba. No i ten typ, tak zwane zwycięstwo. Akurat to mi się najmniej podoba, tak? I dla mnie osobiście zbyt pstrokaty jest ten kamuflaż. Ale co ten kamuflaż daje? -4,5% do zasięgu widzenia na morzu oraz 4,5% do incoming fire dispersion. Ognia do czegoś tam, no w każdym bądź razie. No ale to ten sam kamuflaż jest dokładnie co typ 4, ma te same zadania, więc po prostu inny wygląd, no. Dobra, tak więc płyniemy moim pancernikiem Gneisenau. Jako że ja lubię niemieckie okręty, praktycznie znaczy się ogólnie lubię militaria, ale w World of Tanks, Mercenaries, czy tam Valor, jak to się teraz nazywa w edycji konsolowej, mam głównie pojazdy niemieckie, co nie znaczy, że innymi pojazdami nie grałem, bo grałem swego czasu na PC-cie, również dość sporo muciłem w World of Tanks, ale tam miałem na koncie PC-towym wszystkie dostępne pojazdy, ale to było, no, to był końcówka 2013 roku, a kiedy to było, no w chuj czasu temu, dobra. Myślę, że popłyniemy sobie tam. To, jaka to jest mapa? Shards. Dobra. Pancernik Gneisenau, jak wygląda, każdy widzi. Niemiecki okręt. Wojenny, dodajmy, żeby później nie było. Dobra, tu przed nami płynie Miyoko. Tam jest Nagato. HMS Leander oraz Aoban. Za nami stoi Molotow. Bayern, USS Colorado oraz Nürnberg. Ale tutaj płynie, mamy Bayern, mamy USS Colorado oraz AOB. Dobra, najbliżej jest bo Bayern. I Bayern płynie po takim kursie, że zaraz może dostanie. Dobra, jako że na razie... No dostał, 3828, nie jest to może coś sporawego, ale zaraz przypieprzy w jakąś wyspę. Dobra, 10 sekund na przeładowanie. No, o, panie srogi, zaraz dostaniesz w pierdol sromotny. Albo ja dostanę sromotny w pierdol. 11484, biacz! No, ale też jestem najbardziej rozchwytywanym okrętem. Na tą chwilę. Będzie pożar? Nie, ale trzeba by jednak mimo wszystko spierdalać. Bądź co bądź, nie jest ten okręt niezatapialny.
Dobra, trzeba... No sorry stary, ale to mnie mordują w tej chwili. Nie ciebie. Dobra, mam nadzieję, że mi oko oberwie. A za 1160 chyba, więc... Jakby to powiedzieć? No kurwa, chujowo. Dobra, wypuszczę hydroplan. Tam jest Bayern. Czy ja mogę, jestem w stanie trafić? Tak, jestem go w stanie trafić, tylko musi mi się to oznaczyć. Dziękuję bardzo. Dobra, puścimy tutaj salwę. Może złapie, może nie. Mam nadzieję, że ten Bayern na dno pójdzie. Prędzej czy później. Dostał za 3000 coś. Tutaj też jest Bayern. Bayern albo jest podpalony. Tak jest, to jest podpalony. Tu jest USS Colorado, ale on jest schowany za wyspami. Natomiast przed nami jest Bayern. I płynie idealnie w naszym kierunku. To musimy go trafić. 3828, no właśnie, nie jest czymś wielkim. W cytadelę mu trafił. Ale gościu, noż tutaj kurwa idealnie musiał mi zatonąć, no. To pierdolony kutafon. Musiał mnie przyblokować. Dobra, ja się w tym czasie przyreperuję. Przyreperuję, kurwa, co za nazwa. Jak to brzmi? Przyreperuję. Bayern. Bayern będzie ode mnie uciekał. Bo on ma tylko główne działa, a ja mam jeszcze torpedy. Więc ja mogę spuścić wasz mości sromotny wpierdol. Że tak się to określę. Bayern jest za wolny, żeby przede mną uciec po prostu. Dobra, trzeba zmniejszyć sylwetkę okrętu. Co nie znaczy, że nie jest ona łatwa do trafienia, bądź co bądź. Widzę torpedy tutaj. Krążownik wypuścił. Ja też mam torpedy. No chyba przyjmie tylko jedną, prawda? Dokładnie. No cóż. No bywa. Ale widzę, że większość przeciwników zgromadziła się tam przy punkcie C. Więc... trzeba zawrócić, chociaż nie jest to najlepszy okręt do takich zwrotów. Dobra, od razu się naprawiamy. Stała prędkość podczas zwrotu 25,2 węzła, 2 węzły, no to jest jak najbardziej, moim zdaniem, akceptowalna. Dobra, zadaliśmy 52293 uszkodzenia z 58920, tak więc jeśli spłacimy swoje punkty wytrzymałości, niezależnie od tego, czy gramy w World of Warships, World of Tanks, w Armored Warfare, czy w War Thundera, czy kuźwa w cokolwiek innego, gdzie znajdują się jakieś pojazdy, czy to pływające, latające, czy jeżdżące, czy jakiekolwiek inne pojazdy, na przykład podziemne. Nie wiem, czy są w ogóle pojazdy podziemne, no ale... no chyba, że maszyny górnicze, to co innego. Dobra. Oni widzę, że będą trzymać się tam razem. No oni stracili tylko krążownik i pancernik, a my straciliśmy dwa krążowniki i dwa pancerniki. Tak więc bilans strat jest dla nas naprawdę niekorzystny.
Dobra, przydałoby się wypuścić samolot i dowiedzieć, gdzie kto jest. Tam jest AOBA wielokropek z PSA. No, ja gościu dla mnie dość dobrze znany. Wielokropek, kurwa, co, jak można się nazwać wielokropek? No kurwa. O, tutaj jest USS Colorado. Tam jest AOBA, tutaj jest Miyoko, przede mną jest kolejny USS Colorado. Do tego prawie pewnie. Też obity. Ja pójdę tutaj, zawsze jest... Rzucanie się bezpośrednio, zanim w pościg będzie... Jasny gwint. Sporo was tam jest. Pięć okrętów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to na razie jesteśmy ślepi absurdalnie. Absolutnie jesteśmy ślepi w tej chwili. Nie wiemy, gdzie jest cała reszta okrętu. Najgorzej by było, gdybyśmy wypłynęli tutaj, z tej strony. Bo wtedy będziemy narażeni na wszelkie ataki. O, co tam pytam? Płynie właśnie AOBA. Postaram się na razie... nie strzelać, żeby nie zdradzić swojej pozycji. No ale to może być kurwa kurewsko trudne. Wiecie co? Najbezpieczniej będzie, jeśli się zatrzymam w tej chwili. Okej, okay, no to już wszyscy wiedzą, gdzie jestem. Zostałem wykryty. Zajek, kurwa, biście. Z lewej strony już ktoś strzelał, więc nie jest to najlepszy moment, żeby... Nie, dobra, trzeba się może usadkować, zatrzymać. Dobra. Tu płynie Colorado, o kur... Dobra, no to jesteśmy w dupie. Mam 20 sekund przeładowania. Ale dobra, zdobyłem punkt B. Jak się... A wpierdolę się tą wyspę. Chyba, że Colorado da mi się dość znacznie upitolić. Bądź co bądź, ale jednak się udało. Okej, okay, spłaciłem swoje hapse. Nie wierzę, że to mówię, ale uratowała mnie wyspa. Dobra. Jest obijany. Dostaje w dupsko. O, jak mu ktoś pięknie w cytadele przyfasolił. Teraz uwaga. Z lewej strony będą tu absolutnie wszyscy, my wypływamy do nich bokiem. Kurwa, będą widzieć całą burtę naszą. No... Ale cóż... jest innego. No słuchajcie, za nami... No, za nami, drodzy i szanowni państwo... 1914, no nie wierzę, że tak ma, niewiele mi brak... No pięknie, dobra. Nagato. Co tu płynie? Miyoko. Tam jest dwa krążowniki i pancernik Bayern. Dobra, trzeba skupić się na Bayernie. Jeśli uda zatopić się Bayerna, będzie dobrze. Zawsze to będą dodatkowe 4 działa mniej. Odbiło się, niedobrze. Jakiekolwiek uszkodzenia... No właśnie, zobaczcie. Gdybym nie zniszczył, jeśli nie zniszczę Bayerna, no to będzie mnie non stop pokładał.
Tak więc na chwilę obecną Bayern to jest po prostu priorytet. Wysoki. Jest on, na chwilę obecną jest on celem absolutnym. Zobaczcie. Wystarczy, że pójdzie salwa, a ja będę skończony. Dobra. Teraz przydałoby się zająć obą. Trzeba jak najbardziej zmniejszyć swoją sylwetkę, no ale w tej chwili gówno mi to da, bo jest ten ostrzał od tego ojoby. No właśnie, wielokrotek mnie zabił. Ale słuchajcie, dobra. Nie była to może zła bitwa. Bayern, zatopiliśmy tutaj Bayerna. Bitwa skończona, zostały 2 minuty do końca. Cała bitwa trwała aż 13 minut. Jak to nam poszło tutaj? 20 tysięcy doświadczenia, 12 820 z 2 tysięcy. Ile żeśmy zarobili? 132 tysiące! Kurwa. Ale do tego zobaczcie, mimo że bitwa była przegrana, najlepsze, zajęliśmy najwyższe najwyżej punktowane miejsce w drużynie. No, powiem tak. Boję się zobaczyć to, co za chwilę się stanie. Nie wiem, co to była jakaś karetka, czy nie. W sumie mam to w dupie. Dobra. Mamy jeszcze czas. Ile czasu? 22. No, 11 minut. Mapa pułapka. No bo, no słuchajcie, no jak przetłumaczyć inaczej słowo trap? No. Wiecie, jest też trap, ale w sensie jako ta nie urządzenie, ale przedmiot na statku, który służy do zejścia na ląd, takie schody, coś w tym rodzaju, albo na przykład przejście z okrętu na okręt, bądź ze statku na statek, więc to też może być, nazywa się trap. Jakie my tu mamy okręty? Okręty poziomu 5 i mamy wielokropek. Słuchajcie, mamy wielokropka po naszej stronie. Mamy gościa, który mnie przed chwilą ubił. Siedzi w pancerniku Normandia. A pancernik Normanda, jak jest to bądź co bądź, ale okręt francuski. Dobra, wiecie co? Wypuścimy hydroplan. No, jakieś plaże. Zgaduję, że pewnie gdzieś tutaj jest wyspa Wake. Co nie? Pewnie się biją tutaj teraz w Battlefieldzie 5 gdzieś. A my pływamy wokół. Nie, no żartuję. A gość tą Normandią ma poziom 5. Co tam jest? Scharnhorst B. Królowa Elżbieta. Co tu płynie? Fuso. Fuso. Nie, czy Fuso wam się kojarzy w jakiś sposób ze Skyrimem? Nie? Mi też nie. Co tu płynie? Bayern! Płynie tutaj Bayern.
Wypalę ze wszystkich. Aha, we mnie nie. Weszło za 6603. Słuchajcie, najważniejsze jest to, aby skupić się na jednym okręcie. Albo na takim, który jest najbliżej. Jeśli widzimy taka wskazówka dla początkujących. Jeśli widzicie, że jakiś okręt jest do was zwrócony całą burtą, to można w niego strzelać i próbować pocisk w większości pocisków. Tak. Pocisk w większości przypadków najczęściej po prostu przebije pancerz burtowy, tak? Co prawda pancerz burtowy jest najgrubszy oraz na śródokręciu, ale zawsze jest szansa, że jakiś pocisk ten przebije się przez ten pancerz, co w rezultacie może spowodować to, że będzie miał po prostu uszkodzenia, tak? Dobra. Tutaj mamy Dunkierkę. Jako, że nie mamy żadnego innego okrętu w polu widzenia, Dunkierka, bądź co bądź, ale jest jednym z najbardziej niebezpiecznych okrętów na tą chwilę. A Bajerna, jak nie widać, tak nie ma. O, chociaż nie, przepraszam, pojawił się. Przydałoby się go teraz skończyć. Jeśli się uda, można przenieść się na kolejny okręt. No właśnie. Najlepiej kończyć okręty, wtedy będą kolejne, będzie mniej armat. Teraz, co jest największym utrapieniem? Największym utrapieniem w tej chwili jest Dunkierka. Chociaż Mioko też nie jest niczego sobie, ponieważ może nas podpalić. I tutaj właśnie pojawia się taki priorytet, co strzelać najpierw. Czy w Mioko, które jest zostawione do nas burtą, ale groźniejsze, czy w Dunkierkę, która jest do nas całkowicie ustawiona dziobem, ale ma za to 8, aż 8 dział. Więc to są takie rozkminy, co jeśli wystrzelimy tu, co jest dla nas groźniejsze na daną chwilę. No. Więc tutaj liczy się po prostu szybkie myślenie. Dobra, przed nami jest Gniewny. Gniewny wypuścił 4, chyba bodajże 8 torped, jeśli się nie mylę, tak? Raz, dwa, trzy, no nie, przepraszam, 6 torped. W kierunku Dunkierki, z tego co widzę. Pytanie, czy ja Dunkierkę jestem w stanie zobaczyć? Tak jest, jestem w stanie zobaczyć. Dobra. I Dunkierkę rozwaliła nam Gniewnego. No, jesteśmy bez wsparcia niszczyciela. Co, nie lubię niszczycieli, ale w drużynie przeciwnej. Nie ma, oni nie mają niszczyciela i my też nie mamy niszczyciela. No właśnie, pożary. No, co jest dla nas groźniejsze? Mioko czy Dunkierka? Czy odpowiedź brzmi, jest w tej chwili bardzo jasna i klarowna. Oczywiście, że Mioko. No, prawie za 5000 weszło. Dobra. Dunkierkę ja sobie odpuszczę. Zobaczcie, na przybliżeniu. Ona ma tylko dwa działa. I to na dziobie. W sensie dwa działa, dwie wieże. Natomiast z tyłu nie ma żadnej. Tak więc w tej chwili Mioko jest po prostu dla nas... ona... Dunkierka, Richelieu, Jean Bart, to są okręty takie, które mają na główną artylerię na dziobie. I one są najgroźniejsze. Natomiast okręty takie jak Tirpitz, Bismarck, Vanguard, Amagi, to są okręty, które mają działa rozmieszczone zarówno na dziobie, jak i na rufie. I bądź co bądź, ale jeśli podejdziemy od dziobu czy od rufy, no to
mamy po prostu szansę zrobienia mu cokolwiek. On też może nam odpowiedzieć. Natomiast taka dunkierka, no to no, taka dunkierka musi po prostu trzymać przeciwnika non-stop przed sobą, żeby mogła mu cokolwiek zrobić, w jakikolwiek sposób zagrozić. Dobra, 3046. Mamy jeszcze, co prawda, 50545 punktów wytrzymałości. Dunkierka nam gdzieś znika. A my jesteśmy tutaj całą czwórką. Jestem ja, Fuso, Norman i Normandia. Czy dunkierka teraz powinna płynąć w naszym kierunku? Zgadza się? Nie. Uszkodziliśmy mu wieżę. A zaraz na górę. Czy jesteśmy gotowi? Dobra. Lecą kolejne, aha. Noż kurwa, wielokropek, spierdalaj! No przecież w sumie w tej chwili robisz mi za osłonę, no. Mamy przelot. Raz, dwa, trzy. No mamy przestrzał. Kurwa. Normandia zostanie zatopiona, nie ma szans. Ona już leży na dnie. Po lewej stronie mamy Scharnhorsta B. A ja bardzo nie chcę ustawiać do niego bokiem. Bo jeśli ustawimy się do Scharnhorsta Burtą, będzie mógł praktycznie punktować cały okręt. Dlatego w tej chwili Scharnhorst B jest dla nas najgroźniejszy. Ale my mamy w zanadrzu coś, co również okręta Scharnhorst ma, a mianowicie są to torpedy. Coś, czego inne pancerniki. No może jeszcze Tirpitz, Scharnhorst oraz Gneisenau ma torpedy. Reszta pancerników, z tego co wiem, nie ma.